płynąca pomiędzy polami i lasami, znana jest wszystkim, którzy lubią podróżować, nie bacząc na porę roku. Bo nad Grabią turysta znajdzie dla siebie miejsce o każdej porze roku. Zimą narciarstwo biegowe, a latem kajaki, konie, rowery i spacery. Ma ona zaledwie 77 km. Rozpoczyna swój bieg pomiędzy Bełchatowem i Pabianicami, a kończy w pobliżu Widawy w rzece Widawce. Ta rzeka niezbyt długa, ale bardzo malownicza, ma także ten dodatkowy atut, że nad jej brzegami postawiono przed I wojną światową około 30 młynów. Zabiera zwykle kilka dni, ale żaden z tych dni nie jest dniem straconym.